mówiłem, że będzie tańczone. Będzie strzał. Uwaga! Bierzemy? Kawał głosu. Spokojnie. Teraz tak za mnie schodzi. No właśnie. Się denerwowałam. Jak masz na imię? Mam na imię Angelika. Angelika, przez G czy Dż? Przez G. Przez G, no wreszcie Angelika przez G, no. Jak widzę Angelikę przez Dż, to coś mi się złego dzieje. Mnie też, kiedy tak myślą, że taką jestem. Dałaś takiego czadu, że po prostu moje ręce tutaj... szykowały się do grzybobrania. Pff. A jak już zobaczyłam, jak ty się poruszasz, to mówię, wow, niech ona mnie tego nauczy. To było fantastyczne. Jakoś to było tak, i tak, i tak, i tak. No, Angelika, no jak? Sama jaka czeka cię kariera. Będziesz na zawołanie musisz... Ostrzyła mnie Justyny, będziesz pięknym choreografem. U nas w drużynie... Nie choreografem, tylko moją główną tancerką. Dobra! I piosenkarką, i wszystkim, czym będziesz chciała. A wiesz, Justyna ma zamiar zainwestować w Bary Mleczne z tańcem na różne. Ja? Marek, ale poleciałeś teraz. Czy mam... Marek, dzisiaj mam jeszcze wyższe obcasy, spójrz. Widzę. Jeśli nie chcesz znowu, żebym powiedziała ci, że wylądują na tylnej części twojego ciała, to uważaj, co mówisz. Nie słuchajcie tego, bo będziecie świadkami w sądzie. Angelika, bo tu jest kwitak już. Jestem pewien, że jak dojdziesz do naszej drużyny, to zostaniesz w tej drużynie divą. No niestety u Edyty i Justyny... Już divą nie będziesz, bo już są tutaj dwie. Tak naprawdę nie wiem, która większa. Właśnie. Więc u nas no. Możesz zrobić... Jedna gazeta pisze, że... Naprawdę rozumiesz. Jedna, druga rzecz. Jak to w końcu z wami? No jak to, która jest większa? To jest oczywiste. Eddie nosi 38, ja 36, więc państwo znają odpowiedź na to pytanie. No, przepraszamy ci, tutaj pewne rozproszenie nastało, bo tutaj, wiesz, jest pewna rywalizacja. Moja droga, jesteś... świetną wokalistką. I jak widzę, jesteś dość pokorna, bo mogłaś się włączyć w tę dyskusję, a jesteś cierpliwym obserwatorem. Bardzo serdecznie zapraszam cię do mojej klasy. Będzie ci tam dobrze. Sugestie matrymonialne Marka Piekarczyka. Nie będzie się mylił, że jesteś przez G. Będzie do ciebie walił przez G prosto z mostu. Codziennie. Hej G! Hej G! Hej, G! Ja marzę o tym, żeby Thompson zaśpiewał z tobą, Angelika. O, no. Poczekajcie, ale to ja to muszę rozegrać menadżersko. Jeżeli Thompson z tobą zaśpiewa, to gwarantujesz nam 50% więcej szans niż reszcie trenerów. Ale słuchajcie, to jest bardzo proste. Jeżeli Marek ma życzenie, żebym zaśpiewał z Angeliką, to niech po prostu doprowadzi do sytuacji, że Angelika pójdzie do naszej drużyny, pośpiewamy sobie wtedy. Wówczas Marek spełni swoje marzenie. Ale ja bardzo, bardzo chętnie z tobą zaśpiewam i bardzo bym chciała. Ja z tobą też zawsze chętnie, dlatego zapraszamy cię serdecznie tutaj do nas. Jak tak bardziej, dzięki. Tak! Mamy to!